Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No po czym można poznać, że w Białym Domu w Waszyngtonie prezydentuje komunista? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, filmików, które z reguły są zdemonetyzowane. Wygląda na to, że jakoś nie mam szczęścia do cenzury YouTube'a. Wenezuela i Kuba. Wenezuela, Ameryka chce teraz, żeby Wenezuela sprzedawała Ameryce ropę. No ten obłęd lewactwa amerykańskiego doprowadził do tego, że Joe Biden zamknął amerykańskie rurociągi. Rurociąg Keystone, który miał prowadzić z północy na południe Ameryki. No, w tym samym czasie pozwolił Nord Stream, czyli ten północny strumień 2, otworzyć Rosji. No ale co jeszcze zrobił w Ameryce? No zakazał wydawania licencji, zakazał wydobywania w pewnych rejonach na Alasce. No doprowadził do tego, że teraz ropa napędowa i olej opałowy, no to jest około 6-7 dolarów już, czyli 2 dolary prawie za litr. Benzyna jest około 5 dolarów za galon, czyli za 3,78 litra. No a on prosi Wenezuelę. Następna sprawa, widać, że komuniści popierają komunistów, no to jest to, że jest wspierany ten reżim kubański. Bardzo dużo tych Kubańczyków teraz ląduje na Florydzie. Oni budują tam jakieś najróżniejsze tratwy, nie tratwy, no ale dużo z nich przedostaje się z Kuby. Zaczęli dawać, no nie wiem, paszporty czy jakieś takie dokumenty podróży do Nikaragui. I Kubańczycy z Nikaragui lecą do Meksyku, no i z Meksyku przekraczają granicę. Przez poprzednie lata, no to Kubańczycy byli jedynymi, którzy byli deportowani na Kubę. To było najsmutniejsze w tym wszystkim, że szczególnie za Obamy. Za Obamy, no to Kubańczyków, wszystkich innych przyjmowali do Ameryki, a Kubańczyków deportowali. Nawet było takie prawo wydane za Reagana, że Kubańczyk, który stanął suchą nogą, co to znaczyło, no jak ktoś tym kajakiem przepłynął i postawił nogę na ziemi amerykańskiej tam na Florydzie, no to w zasadzie był przyjmowany. No za Obamy mimo wszystko ich deportowali. To była straszna, świńska sprawa. No i teraz administracja Bidena oświadczyła, że znosi pewne sankcje przeciwko Kubie. No ale teraz cały ten czas, akurat cały ten kalendarz, cały ten czas, no to nie może być gorszy, tak? Dyktatura no w zasadzie jest no pod ciśnieniem. Kuba no to jest kraj taki ciepły, tropikalny, można powiedzieć. Tam nie ma zimy, także we wszystkich tych krajach, gdzie nie ma mrozu i nie ma zimy, no to ludzie jakoś przeżywają, no bo tam głodu raczej wielkiego nie ma. Jakoś ludzie potrafią to zorganizować. Zielone towary, rośliny zawsze rosną, także że można jakieś tam zwierzęta produkować. No w miarę są robotni, przedsiębiorczy, także sobie radzą. No największy problem jest to, że 63 lata komuniści są przy władzy. No i teraz każdy normalny się zastanawia, co ten cały zespół Bidena robi. Dlaczego oni odpuszczają te ciśnienie polityczne dla Kubańczyków. Ekonomia padła. Ekonomia pada kompletnie. Cały ten mit Fidela Castro, no to już nikt
nikt to w sumie nie wierzy. Tam w zasadzie cała Kuba jest trzymana wszystko tylko przez Urząd Bezpieczeństwa, przez wojskowych i przez policję. W zeszłym roku, w lipcu, 11 lipca, była tak w zasadzie taka mała powstanie przeciwko Kubańczykom, przeciwko kubańskim komunistom, no ale to się źle skończyło. Tysiące zostało zaaresztowanych. Do tej pory w więzieniu siedzi około 800 osób. No to wszystko te aresztowania, no to jak zwykle to są ZOMowcy, czyli zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej kubańskiej, Urząd Bezpieczeństwa, który zawsze ma kije, no bo dostaje tą kiełbasę i te mieszkania, także wszędzie, tak jak w PRL-u byli tacy ludzie, no to na Kubie są tak samo. No ale cała ta pogarda i cała ta nienawiść normalnych Kubańczyków do rządu kubańskiego istnieje. No i teraz Biden chce to zmienić. Te tysiące, co protestowało, no to ci najodważniejsi, no ale tam setki tysięcy po prostu ma już tego dosyć. Komuniści zrobili paragrafy. Obrażanie powiedzmy polityka czy urzędnika państwowego, no to ma swoje paragrafy i można pójść do więzienia na 5 lat nawet. Kubańczycy, którzy mają jakieś kontakty z międzynarodowymi grupami, które nie są rozpoznawalne czy uznawane przez rząd kubański, no to wtedy można również z paragrafu trafić do więzienia na 3 lata. Administracja kubańska znosi limit, ile Amerykanie mogą przesłać. Do tej pory to chyba było $500 czy $1000 rocznie. No teraz już nie ma. Nie ma żadnego ograniczenia. Można przesyłać nieograniczone ilości dolarów. Samoloty zaczną krążyć pomiędzy wyspą kubańską i Ameryką, no chyba najbardziej będą latały z Florydy, no bo to w sumie tam jest około chyba 80 tylko mil, czyli te 80 mil, czy tam 80 kilometrów, to jest do przebicia. No również powraca podróżowanie w celach edukacyjnych, no i podróżowanie w celach rodzinnych, no to chyba jakoś tam było, tylko ja nie wiem jak to było z paszportami. No dużo w Ameryce no to dużo ludzi jak jeździło do Meksyku, no to jeździli przez Kanadę. Po prostu dużo trafiali do Kanady, z Kanady lądowali na Kubie. Na Kubie tam nie stempli, nie w paszporcie nie stemplowali ani przyjazd, ani wyjazd. No i wracali do Kanady i wracali do Ameryki. No, embargo i te sankcje, no to mówią, że w sumie nie można wydawać pieniędzy, bo się wspomaga reżim. No, dużo prywatnych obywateli no, omijało to. No, Kanadyjczycy nie naruszają prawa, no bo z Kanady nie ma tych ograniczeń. Sporo Europejczyków też jeździło na Kubę, no ale co to powoduje? No to powoduje to, że ta twarda gotówka, że ta twarda waluta przedłuża ten reżim komunistyczny i ci biedni Kubańczycy muszą żyć pod tym reżimem. No także, że Biden teraz pomaga komunistom, no po swojej linii politycznej. Administracja Bidena mówi, że chce pomóc ludziom, że chce, no ale czy pomaga ludziom? Tak samo jak administracja Bidena nie rozumieją, że całym problemem Kuby, no to jest to, że to jest system komunistyczny, że to jest reżim komunistyczny, że tam jest zamordyzm i po prostu ściganie
ściganie zwykłych obywateli, szczególnie tych, którzy mają jakieś, jakiekolwiek, pokazują sprzeciw. Jak się popatrzy na te właśnie przelewy, te wszystkie zielone, cała ta sałata, wszystkie te Waszyngtony, dolary i tak dalej, które są przesyłane z Florydy dla kuzynów, czy dla babci, czy dla matki, czy ojca, no to te dolary nie trafiają. Nie trafiają do tej rodziny, nie trafiają do tych, co powinni dostać. No, jest dolary same w sobie, są konfiskowane przez bank komunistyczny. No i zamiast tych dolarów oni dostają pesos. Dostają te pesos i ten wojskowy bank trzyma te pieniądze na swoje potrzeby. Ci ludzie, którzy dostają te po jakimś takim przeliczniku, no to tak jak i w Polsce, za PRL-u, no to też na czarnym rynku był dolar po 120 dolarów, a oficjalnie turyści, no to dostawali tam, nie wiem ile oni mogli dostawać, 60-70 złotych. No te 120 dolarów, no to było przed Solidarnością. No ale dlatego cały ten przemysł cinkciarzy, no bo cinkciarz to w sumie takie skundlone powiedzenie change money, czyli takie cięćmiany, cinkciarz. No i na Kubie jest podobnie. Na Kubie jest po prostu jak w PRL-u. No i te rodziny dostają te pesos, które mogą wydać, nie wiem, czy dostają specjalne bony towarowe, tak jak był Pewex w Polsce za PRL-u, no ale przypuszczalnie dostają jakieś tam bony towarowe, no plus jakieś pesos, które mogą kupić w normalnym sklepie tam żywnościowym, ale to wszystko też prowadzone jest przez komunistyczny rząd, całe te sklepy. Te grupy edukacyjne, no to też. Te grupy edukacyjne, no to też jest z reguły tam jeżdżą, no bardzo dużo czarnych Amerykanów tam jeździ. To jest jedna wielka propaganda. Oni później dostają tam nieprawdopodobne zastrzyki propagandy komunistycznej. Sporo czarnych, no to nawet jeździ, żeby kończyć studia medyczne. No ale te studia medyczne, no to jak się okazuje, no to w Ameryce to nie są rozpoznawalne, no bo te studia kubańskie, no to reprezentują jakieś takie liceum bardziej medyczne niż pełne studia. Ale propaganda kubańska jest bardzo duża i mówi, że szkoli amerykańskich lekarzy. Statystycznie no to się okazuje, jakbyście popatrzyli, pokopali trochę w tym temacie, no to w sumie to jest ciekawy temat na ten temat. Ciekawy temat na ten temat. To jest ciekawa sprawa na ten temat. Ja chyba z 2 lata temu zrobiłem taki program właśnie o tym, co jest warty tytuł, dyplom lekarza kubańskiego w Ameryce, czy nawet przepraszam, nawet w Europie. No ale to jest jedno wielkie propaganda, to wszystko podtrzymuje ten Urząd Bezpieczeństwa, to wszystko potrzebuje Urząd Wojskowy, te grupy, to jest kontrolowane, pilnowane. Ciekawe, ta nowa polityka, no to pozwoli amerykańskie finansowanie dla niezależnych kubańskich przedsiębiorców. No, czy są tacy na Kubie niezależni przedsiębiorcy? No nie, no to znowu będzie to samo, tak jak w PRL-u byli swoi ludzie, komuniści, którzy po prostu zakładali te firmy polonijne,
no to, to Kubańczycy też, komuniści będą zakładali firmy kubanowe, tak? Polonijne, kubanowe. W Chinach, też dużo, tych komunistów po prostu przejęło, czy miało pozwolone na prowadzenie. No i teraz, zespół Bidena nie zwraca uwagi, kto będzie dostawał te pieniądze, no ale pozwolili, wydali licencję, 10 maja wydali licencję amerykańskiemu kompanii, która ta licencja autoryzuje amerykańską kompanię, żeby finansowała, inwestowała w kubańskie kompanie. W sumie to ta, licencja, no to jest sprzeczna z ustawą z amerykańską z 1996 roku. Także była taka ustawa Solidarności Demokratycznej i Wolności Kubańskiej. No i Biały Dom w sumie narusza, decyzję Kongresu Amerykańskiego przez to, że daje kredyty finansowe dla Kuby. No i teraz, wszyscy muszą w sumie się zastanowić, dlaczego, Biden to robi. No, odpowiedź jest prosta. To po prostu komuniści popierają komunistów. No, trzeba też dodać, że, Kuba to jest jedyne państwo na Zachodzie, tam szeroko pojętym, które, popiera i w zasadzie jest razem z Rosją. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. Głosujcie na, konserwatystów, na, partię republikańską. Widzicie, co się dzieje. No, w Ameryce komuniści doszli do władzy. Inflacja jest galopująca. Pieniądze są rozdawane na lewo i prawo, no ale Ameryka się budzi. Netflix, wywalił na pysk około 300 tych wszystkich bojowników o sprawiedliwość społeczną, no bo Ameryka przestała, kupować programowanie Netflixa, subskrypcje pospadały i wszystkie te, obłęd lewactwa amerykańskiego, który był zatrudniony, po prostu teraz ogon merdał psem. No i nawet Netflix się obudził, Musk wstrząsnął Twitterem. No, następują zmiany, w biznesie. Disney dostał kopa w, tyłek, także się zaczyna opamiętywać i tak dalej, Wszystko idzie dobrą drogą. Teraz jedynie trzeba poczekać na, listopad. No i drugi wtorek listopada głosować na normalnych. Kongres, Izba Reprezentantów, 435 osób, zmieni się dramatycznie. Senatorowie, 100 osób, też się zmieni dramatycznie. Biden no, nie będzie, startował raczej do, wyborów 2024. Nie wiadomo, co komuniści z nim zrobią, czy, odstawią go na z góry opatrzoną pozycję, czy, po prostu niespodziewanie zachoruje i, zejdzie z, tego świata. No, komuniści od, setek lat robią ciągle to samo. Także, nic, normalnych nie zadziwi. Zdrowia dla normalnych.